dla nich. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie wy. Przewodnik to jest taki raczej taka rola trochę przewodzenia duchowego. Tutaj można przyjść rzeczywiście nienawrócony, natomiast fizycznie nikt by się tutaj nie dostał. Nie byłoby nas tutaj, mnie też, gdyby nie wy. Więc wielkie dzięki za waszą służbę i za waszą wielką ofiarę złożoną tutaj obecnemu Kościołowi. Bardzo też chcę podziękować Waldkowi i Wojtkowi, którzy też, zwłaszcza Waldkowi, ale też i Wojtkowi, którzy pełnili taką mi wielką pomoc, jeśli chodzi o opiekę nad tubą, bo to jest bardzo też trudne zadanie odpowiedzialne i też takie niewdzięczne. I poza tym, że jest niewdzięczne bycie w grobówce, to jeszcze opiekowanie się tą tubą, która jest ważna, żeby była ciągle sprawna. To Waldek rzeczywiście tutaj jest złota rączka i za każdym razem stanął na wysokości zadania i zrobił, właściwie cuda dzieją się przez jego ręce. Bardzo się cieszę, że jest człowiek taki w naszej grupie akurat. Jest to tuba na razie. Waldek też dzięki swojemu sprytowi też i takiej, znaczy sprytowi, dzięki takiej też przedsiębiorczości też zorganizował, że w ogóle mamy tą nową tubę i że będziemy pewnie dalej ten sprzęt tutaj różny nagłaśniający rozwijali. Więc bardzo wam dziękuję też za wasze zaangażowanie. Nie tylko teraz przez te 11 dni, ale też takie myślenie o pielgrzymce w ciągu roku. To jest dla mnie też bardzo ważne i pomocne. Pół zapłać. To jeszcze dołączymy jako też studia i cała grupa dodatkowo też podziękowania dla pana Waldka. W postaci specjalnego tutaj zdjęcia jest na nim napisane Waldek, super Waldek i bardzo dziękujemy za pomoc. Czekajcie, no co wy? A! To ty powiesz na mą drogę. Tak się bawi, tak się bawi drogówka! Tak się bawi, tak się bawi drogówka! Tak się bawi, tak się bawi drogówka! Hej! Drogówka jest okej! Teraz poproszę tutaj księży diakonów i kleryków. Taka niezręczna cisza zapada. Na operę. Ja już i wczoraj powiedziałem prawie do drugiej, że tutaj zapomniałem. Nie było operę tak długo. Nie było żadnego operę tak naprawdę, bo nie ma pomocy. To są wspaniali klerycy i bardzo im dziękuję za wasze świadectwo, za waszą obecność. Nie tylko w tym roku, także za pozostałe lata. Bardzo wam dziękuję. To jest piękny czas spotkania też takiego naszego wzajemnego, więc bardzo wam dziękuję, że też jakoś mnie jako kapłana ciągle też strofujecie i pokazujecie właściwe drogi. To jest ważne też weryfikator, też to, co wy dla mnie mówicie i to, jacy wy jesteście, też jakoś mnie kształtuje. Pozostałe rzeczy sobie powiedzieliśmy, więc myślę, że to wystarczy. Związali się ze wszystkich swoich zadań na właśnie szóstkę, myślę, można powiedzieć. Naprawdę, nie? To, co prosiłem, to wykonali. Bardzo jestem z nich dumny, zadowolony. Myślę, że są dobrymi materiałami na księży. Tak też będę mówił wszędzie, kogokolwiek spotkam, że tych święcić należy jak najszybciej. Życzę wam tego. Wielkie brawa na nich! Dlatego kochają mocno, nadzieję, że nie liczy się nic oprócz niej. Ona stykę ma siostrą, kota, która się zgadza. Dlatego kochają mocno, ja wiem, że nie liczy się nic oprócz niej. Ona stykę ma siostrą, kota, która szczęście wam da. Proszę teraz szlachetne siostry tutaj, żeby się pokazały. Każda siostra jest inna. Tak Pan Bóg chciał, żeby takie siostry się zgromadziły. Rzeczywiście każda jest inna nie tylko dlatego, że jest z innego zgromadzenia. Ale każda jest inna ze względu też na swoją też wiarę, którą jakoś inaczej każdy przeżywa. Ale dzięki temu, że każda siostra jest inna, to każdy mógł jakoś też w waszym powołaniu odnaleźć siebie. I zobaczyć piękno życia zakonnego.
tego, że są kobiety, które chcą powiedzieć Panu Bogu tak na zawsze i oddać wszystko, cały swój czas poświęcenie. Dziękujemy za Wasze świadectwo, za Waszą modlitwę, za Waszą obecność. Życzymy, żeby dalej Wasze zakony, siostry rozwijały się i żeby było wiele powołań z naszej grupy. Mamy na razie jedno, ale oby było więcej też powołań do służby zakonnej w naszej grupie. Nie tylko kapłańskiej, ale też i zakonnej. Życzę tego też siostrze. Szczęść Boże! Jeszcze tak. Chodźcie, księża diakonii nie zdążyłam mówić przez nas za krótka, bo chodźcie księża diakonii, ksiądz. To jest tak. Dwa. Raz. Dwa. Plus jeden. Iść, ciągle iść w stronę słońca, którym jest Pan Jezus w Eucharystii. A wam też, a ja wam zrobię! Podam rękę swojej siostrze, niechaj nikt nie czuje się zna. Ja to przyszłeś pokojać światu i ten pokój zostawiamy. Podam rękę swojej siostrze, niechaj nikt nie czuje się zna. Chcę pokój dać światu i ten pokój zostawia nam. Ja tu w większości wiernym rozdaję Pisma Święte, jak zauważyliście, ale siostry również na pewno siostry mają, mam nadzieję. Ja bym Misia chciała. Misiów już też nie mamy. Misia by chciała. Proszę teraz naszych kierowców. No. Daleko byśmy nie zaszli, gdyby oni nie jechali za nami, nie? Wszystko, co żeśmy wzięli ze sobą, to dowieźli zawsze na czas. I nie tylko chodzi o wiezienie bagażu, ale już o taką dyspozycyjność. I tam, gdzie trzeba, to rzeczywiście są i to, co robią, też nie tylko wożą właśnie i są. Na każde właściwie zawołanie. Bardzo też za to dziękuję, że kolejny rok z rzędu udało nam się tą pielgrzymkę tutaj doprowadzić z Waszą pomocą. Bóg zapłać za wielkie też Wasze świadectwo i za uśmiech tutaj. No i Pan Geniu też zawsze takie ma dobre serce, ma nazwisko dokuczał właśnie dlatego, że nigdy nikomu nie dokuczał, nie? Kopytą za kopytem, parę kończę rozrywkę. I my też jako grupa chcemy tutaj mieć zapewnienie, że będziecie z nami za rok i dlatego zestaw witamin na cały rok, na kolagen i takie różne, żebyście się nam trzymali i żebyście z nami byli za rok. Dziękujemy. I teraz Panie Geniu jeszcze, zawsze mówimy, że Pan Geniu, jak i Pan Marek, to takie nasze aniołki, anioł nie człowiek. I Pan Geniu zawsze mówi, że to jest, znaczy my mówimy, że skrzydła zostawił w domu, ale my je tak znaleźliśmy. I od razu można je ubrać i tą na jasną górę można w nich wejść. Ewidentnie to są Pana Genia. Pasują jak na miarę. Dziękuję. Chociaż skrzydła, jak pan był niemowlęcie wybawiał, a teraz pan uro ze skrzydła jakoś nie bardzo. Proszę teraz porządkowych pytań. Porządkowi. Wiecie, kto to są? O, pięknie. Ta grupa trochę się rozrosła, mi się zdaje, nie? Dobrze, to są porządkowi w tym stronie takim zasadniczym. Kuma jeszcze Karo! Chodźcie. Porządkowi.
mają porządek w grupie, to jest taka niewdzięczna rola, bo muszą ciągle na ludzi krzyczeć, poganiać, to co oni nie robić, to oni muszą mówić, że mają to ludzie robić, więc bardzo wam dziękuję. Dziękuję też za to, że w tym roku wyjątkowo się udało się zorganizować kościół. Trochę Karol pomagał też, który wcześniej Michał, ale odkryliśmy, że najlepiej jest, jak mężczyzn prosi o niesienie tuby Iza. Jak Iza po prostu powie, to ja bym powiedział, że się tak nigdy na mnie nie polecam. Ale prawie mnie przekonała, żeby ja koniec tuby, tubę. Prawie. Bardzo wam dziękuję za waszą tutaj służbę i Izie za to, że była tutaj taką głównodowodzącą całej tej organizacji. Było wszystko dobrze, bardzo się cieszę, nie było żadnych pięć, wszystko było tak, jak sobie to wyobrażałem. Ta grupa taka duża, jednak była zwarta, właśnie dzięki wam. Bóg zapłać za waszą służbę. Robimy zdjęcie szybciutkie, raz, dwa, trochę ciaśniej, raz, dwa, trzy zdjęcie. Dobra, koniec. Teraz poproszę tutaj pielęgniarki. Służba medyczna. Które muszą nie tylko mieć takie delikatne ręce, ale też i słowo, i takie dobre serce. Bardzo wam dziękujemy za to, że leczyłyście nie tylko nasze ciało, ale też nasze duszę swoim dobrym słowem. Pocieszałyście wtedy, kiedy trzeba, a kiedy trzeba, to mówiłyście, że teraz trzeba iść i koniec, nie dyskutować. To też jest ważne wtedy, żeby umieć też i mocnym słowem uzdrowić i uleczyć. Bardzo wam za to dziękuję za waszą służbę tutaj, temu zgromadzonemu tutaj kościołowi, bo to była służba kościołowi. Zapłać! Za zapisy i za sklepy i za wszystkie te takie sprawy organizacyjne. Czyli pani Monika, Natalia i osoby, które im pomagały. Kto to tam był? Pani Patrycja, tak? Natalia, Beata. No właściwie to by. Ja bym sobie nie poradził i byśmy rzeczywiście poszli z torbami. Gdyby nie i sklepik był dobrze prowadzony i gdyby nie zapisy. Dzięki Monice nasza grupa jest prawie że największa, nie wiem czy wiecie. Przynajmniej w papierach się tak zgadza. W realu może tak nie jest, ale to ludzie na żywo muszą uważać, co mówię. Monika robiła wszystko, żeby ta grupa była największa. Była w tym bardziej gorąco terminowana niż ja. Bardzo za to dziękuję, że to wszystko było takie uporządkowane przez chwilę. Gdzie jest studio? Poproszę studio na środek. Studio. O! Ręki nam nie przyjemne. Chodźcie studio. Wszyscy, którzy mieli mikrofon w ręku, śpiewali tą sztukę. Siostry też śpiewały. Wszyscy, którzy grali, którzy śpiewali.
To nie jest też łatwe zadanie. Karol pierwszy. Zdzieranie swojego gardła. Jan. No i jeden. Siostra Elżbieta, no halo. Pierwsza. Bardzo wam dziękuję, kochane studio. Marysia. A Czucha pierwszy dzień cały grała. Chodź. No chodźcie, pokaż, że jesteś. Bez studia to by to wszystko nie wyglądało jak pielgrzymka, tylko jak taka stypa i kondukt pokrzywowy, a wyglądało jak pielgrzymka, więc wszyscy są tu uśmiechnięci i zadowoleni i się lepiej szło rzeczywiście. Dzięki wam. Więc bardzo dziękuję nie tylko za śpiew, ale też i za animowanie modlitwy właśnie śpiewem. Ta modlitwa śpiewem jest taką najdoskonalszą formą modlitwy, więc bardzo wam za to dziękuję, za wasze zaangażowanie. W sposób szczególny dziękuję Zuzannie, która się zgodziła, żeby tutaj wyjść właściwie na całą pielgrzymkę. Namówiłem się w tym celu, żeby Zuzanna służyła swoim talentem też gry na gitarze. Wiem, że też dla niej było trochę takie ryzykowne. Musiała swoje osobiste inne plany też związane z rekolekcjami, jakby się z nimi poprzestawiać właśnie, żeby pójść na pielgrzymkę. Wielkie brawa sobie dla niej i dla całego studia. Mam razem pytanie. Weź do ręki. Co? Weź do ręki. Weź do ręki swą gitarę. Wydaj z siebie dźwięku w parę. Czyste kryty, proste słowa. Proste ogół się podoba. To na cześć i chwały nieba. Anioł jako żywy śpiewa. To dla ciebie dobre Boże piąsteczka ta. Hej, la la la. Hej, la la la. To dla ciebie dobre Boże piąsteczka ta. Brawo! Zdjęcie? A zdjęcie? Co? Zdjęcie? No dobra, już zdjęcie. Mamy zdjęcie. No właśnie, te teraz osoby, które były odpowiedzialne za takie techniczne rzeczy, jak media, czyli za robienie zdjęć, za stronę internetową Roberta Starostę poproszę, Jakuba Bednarczyka, który nam robi różne filmy i robił też w przyszłości. Proszę Kuba, chodź. Chodźcie tutaj, chłopaki. Marysię też proszę na środek. Karola Jaroniego, Michała Konwickiego, którzy te... no właśnie jesteście tutaj. No, teraz będzie live robiony taką trzęsącą się, proszę. No nasza grupa by nie była widoczna, nie byłaby taka znana nam w tej przestrzeni, gdyby właśnie nie mieliśmy strony internetowej i różnych filmów i tych zdjęć. To są wszystko rzeczy bardzo ważne w ewangelizacji również i o tym też trzeba mówić i mieć takich ludzi, którzy potrafią też tym służyć. Wy jesteście taką grupą, bardzo wam dziękuję, że w ciągu roku też działacie, się przygotowujecie i Robert też jest na każde moje zawołanie i co chwilę maila dostaje, czy tam ma poprawić, zmienić, napisać. I Kuba tak samo i tutaj chłopaki, znaczy Michał i Marysia będą też te zdjęcia opracowywać, żebyśmy mieli też piękne pamiątki i będzie ich dużo. Będziemy mogli się tymi zdjęciami rzucać, po prostu miliardy tych zdjęć będzie po prostu. I tu chłopaki, którzy bardzo dobrą robotę robili, robią i naprawdę zasięg naszej grupy jest gigantyczny dzięki tym różnym live'om i nasi bliscy ciągle właściwie uczestniczy w tej grupie, dzięki nim też, dzięki tym live'om. Cała masa ludzi właściwie, myślę, że to jest, no, nie sposób właściwie zliczyć, nie? Ale wielu ludzi od pielgrzymcy o naszej grupie mówi, oglądają i żyje dzięki temu, że takie media mamy właśnie dzięki wam zorganizowane. Bardzo za to dziękuję. Wielkie brawa! Otwórzmy oczy, o kraje. Otwórzmy oczy i serce. Chcę widzieć ciebie. Chcę widzieć ciebie. Otwórzmy oczy, o kraje. Otwórzmy oczy i serce. Chcę widzieć ciebie. I na koniec proszę jeszcze pana Darka Pijanowskiego i Tomasza Drzewiczewskiego. Dziękuję.
taka pokorna, też służba też nie trudna panu Darkowi za to, że zawsze dbał o to, żeby każdy, żeby te flagi, krzyż, tablica, żeby były przez kogoś niesione i też ciągle do uporu właściwie ludzi do tego raz. Zachęcał, wzmuszał, a Tomkowi też dziękujemy za to, że pokornie zawsze tubę nosi w tych momentach, kiedy nikt nie chce jej nieść. I już dzisiaj mi na przykład zapowiedział, że poniesie ją rano i poniesie ją na tym ostatnim odcinku w dniu wejścia. To jest już tradycja, że Uzi to niesie, to jest taki jego zaszczyt. On tak to widzi, a inni to widzą jako karę za grzechy najgorszą, on widzi jako zaszczyt. Więc bardzo dziękuję i też za to, że Uzi zawsze dba o to na przykład, żeby po naszej grupie był porządek i pokornie też po każdym postoju te śmieci zbiera i chodzi od każdego i wydusza nawet śmieci, których nie mamy. On i tak wydusza, to jest wielka umiejętność. Bardzo dobrze to jest. Bardzo dobrze. Na koniec chciałem jeszcze raz podziękować oczywiście wszystkim tutaj obecnym, ale też i tym, którzy w taki też finansowy sposób na różne sposoby mi pomagają też poza pielgrzymką, a nie idą też na pielgrzymkę. Są też takie osoby w Buku, które organizują na przykład pomoc i co już może, no nie będę mówić nazwiska, żeby tutaj nie wejść w jakąś litanię niepotrzebną, kogoś nie pominąć, ale jest taka duża grupa ludzi, którzy mi co chwilę pomagają, jak coś potrzebuje. Się zrodzi jakaś potrzeba, żeby na przykład kupić tego gimbala. Nie? Albo żeby na przykład na aucie pana Genia były jakieś cukierki. Nie wiem, czy wiecie, bo oni się nie biorą z powietrza, te cukierki, czy te żelki, które nagle każdy mógł sobie po prostu mieć paczkę żelków, jak chciał, nie? One się nie wzięły. Ktoś to po prostu kupił, załatwił, ja tego nie zapłaciłem, nie? Ktoś po prostu nam to dał. I taka cała masa różnych rzeczy, tak samo te mięsie, nie? Cała masa różnych rzeczy, te tuby. Bardzo dużo różnych rzeczy nam pomaga, niech usłyszą, że im dziękujemy. Za wodę dziękujemy, tak, wodę mieliśmy za darmo, ofiarowaną, auto pożyczone, to jest piękna rada. Dzięki, dzięki dla tych, którzy pomagają naszej grupie. Na koniec chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Otóż jeśli kogoś w czymkolwiek skrzywdziłem, powiedziałem, a na pewno tak było, bo mój choleryczny taki... Zaczyna mówić szczerze i otwarcie i przestaje się to... Moja choleryczna taka i troszeczkę autorytarna natura czasami może niektórych obrazić, więc przepraszam, jeśli komuś powiedziałem 2-3 zdania za dużo. Nie chciałbym wchodzić sam, poróżniony z kimkolwiek na Jasną Górę, więc przepraszam, przyjmijcie moje przeproszenie, wybaczcie mi. Tak, to są teraz klaszczą ci, co wybaczają. Wybaczcie mi, bardzo wam dziękuję za to, że dane nam się tutaj było spotkać. Chciałem też was zaprosić do pielgrzymowania za rok. Jak Bóg pozwoli i wszystko się uda, to ja pewnie w tej czy w innej formie, ale też chciałbym jakiś swój udział w pielgrzymce też w najbliższych latach mieć. Daj Boże, że uda nam się w przyszłym roku spotkać. To wszystko z mojej strony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Teraz... No jeszcze szybko. Ale proszę, nie. Tu jest beton. Ja już... Czy mnie nie podrzucać? Chyba, że silni mężczyźni. Silni. Dobra, silni. Siostry mogą to wypakować, pokazać wszystkim. To są zapewnienia, że siostry z nami znowu pójdą za rok. Bo już w kalendarzach zaznaczone mają.
Dobra. Wow! Tu jest Florek. Chyba nam się udało. Także siostra ma zaznaczone, idzie. Ale nie wiem, czy ja dobrze to podpisałam. Tak, czy to ty? Tak, czy to ty? Tak, co? Piękne zdjęcie ma! Bardzo fajne! Super! To jest prawdopodobnie kleryk, którego już nie ma, ale to poprosimy o przekazanie. To nie będziemy może odpakowywać. Teraz tak. Żeby się wszystko zgadzało. Starsza pani. Dziękuję. Już tak się jakoś w tym roku złożyło, że tutaj nasi Blues Brothers mniejsze dla was. Tak? Proszę. Dzięki. A żeby ze zdjęciem wszystko się zgadzało, to Blues Brothersów chciało tutaj ubrać. Żeby wyglądali. Proszę bardzo, to jeszcze nie wszystko. Zostaw, proszę. 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 Ale ja. Proszę. Tak, to jest to. I teraz. Spróbuję po kolei. Uwaga. Może to na końcu. Siostry jeszcze, żeby tutaj nie było, że was nogi będą bolały, że skarpetek nie macie, czy coś. Zawsze z uśmiechami. Tylko odwrotnie chyba kapelusz musi stanąć, tak się wydaje. Ja też tak. Nie, nie, tylko... To są dwie oczywiście. I teraz tak. Uwaga. Żeby nasz tutaj ksiądz przewodnik nie tracił spokoju, to mamy coś. Jeszcze trzęsę, chyba się zestresowałam. Spokojnie. Trzęsę, że to sobie książę się wysiągnąć. I przeczytać, to się boję przewodnika. To się zakłada na plecy, a podłącza się pod, do tutaj do żyły. Kroplówka. Jest to kroplówka, ale ksiądz musi przeczytać tutaj przez mikrofon, co to jest dokładnie. Dobre. Specjalna substancja podtrzymująca stan pielgrzymkowy uspokajająco kojąca. Uwaga. Wyczuwalna nuta Coldplay. Skład. Spokój błogi, cisza i milczenie, uśmiech i słoneczko, nuta zielonego zrozumienia i szczypta miłości każdego pielgrzyma grupy niebieskiej pierwszej. Super! Już podłączony, tak więc będzie spokojnie. A teraz jeszcze na ostatnie, ostatki. O! I to musi być tak w torbę włożone i na plecki. I od razu można iść podłączony, jak ksiądz może być. I teraz coś, co musicie wszyscy wypić, tutaj też będzie do przeczytania. Taka zielona substancja. Proszę jedno. Proszę jedno. To jest taka substancja, o której zaraz tutaj powiem więcej. Działanie na tym miasto w ogóle i że tak powiem naraz, wszyscy tutaj będą musieli to patrzeć. Jest. Ksiądz będzie musiał się podzielić. Gdzieś nam jedna zniknęła, ale nic. Teraz proszę, to ja przeczytam. Ja przeczytam i zaraz to otwieramy i pijemy. Uwaga, to jest 21 witamin. Uwaga, działanie natychmiastowe. Po tej jednej dawce pójdziesz za rok na pielgrzymkę z grupą 21. Jakby będzie półtora, to... Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. I za tą kroplówkę, za tę przykapkę. Nie przykapię ten. Nie rób tego. Nie, to jest do wypicia, naprawdę. Teraz to jest do wypicia. Naraz. Tak. Uwaga, otwieramy i 3, 2, 1. Ja wypiję za godzinę, jak zobaczę, co się z nimi dzieje. Ja za godzinę wypiję. Nie, ja za godzinę. Ja zostawiam. Bardzo wam dziękujemy, kochani, to jest oczywiście piękny moment. I za te wszystkie tutaj rzeczy, które dostaliśmy na plus, tak. To zdjęcie furorę w ogóle robi w sieci, wiecie, jest najbardziej memiczne podobno teraz na Facebooku. Bardzo dziękujemy za waszą życzliwość, ale my już musimy iść, mamy ogromne spóźnienie, naprawdę. Teraz w takim duchu też i modlitwy po prostu wyruszmy stąd, dobrze? Ale zdjęcie jeszcze zrobimy, tak. Ustawmy się może tutaj do takiego grupowego zdjęcia.
tu na tej skarpie, tylko pan geniu wyznajał, to trochę cofnął, że tylko uważajcie na tubę, dobra? Zrobimy jeszcze grubawe zdjęcie, koniecznie już musimy iść, nie można już tu czekać. I musimy iść takim zwanym i szybkim krokiem, żeby nie było później szereg. To musimy się zmieścić. Ale jest to do ruchu. Bardzo dobrze. Szymek. Wszyscy i tutaj niektóre rzędy usiądą tak, żeby twarz każdego było widać. Czy Michał? Kuba zrobi, tak? Dobra. Coś tam śpiewamy, jak wy to śpiewacie? I od razu, kochani, ustawiamy się tam na drodze. Od razu krzyż, ci co mają flagi, tubę tylko i od razu musimy iść. Bo nie zdążymy i dopiero będzie lukio.